mam kolciska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Janusza Dziura we ręce. A dzisiaj walczymy o uratowanie sezonu. Gramy ze Sportingiem w Lidze Mistrzów, no i potem ligowe spotkanie z Wolverhampton. Na wyjeździe niestety przegraliśmy 2 do 1, ale u siebie możemy dokonać wielkiego powrotu. No widzimy tutaj m.in. Real odpada, Roma, no bardzo na wreszcie ich pokonała, Inter odpada. No, nie wiem czy jest wiele niespodzianek, jeśli oczywiście materiał przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i zaczynajmy to widowisko. Sporting atakuje od samego początku tego spotkania. No, niestety, jak zdobędą bramkę, no to będzie bardzo ciężko nam awansować, więc musimy się dobrze bronić. Heraldes ładnie zwiódł obrońcę i Janusz interweniuje spektakularnie. No, to jest interwencja Stadiony Świata. Polak, rodak wraca do wybitnej formy. Jeszcze Heraldes ma szansę, ale Kim Bempe to kapitalnie blokuje i będzie zaledwie żył O to właśnie chodzi. Powstrzymaliśmy kapitana Sportingu. No ale ta pierwsza interwencja Janusza, no to naprawdę jest coś kapitalnego, już dawno aż tak dobrze dysponowanego Polaka nie widzieliśmy. Więc jest duża szansa, że awansujemy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Grę tutaj wznawia Fernandez, zagranie na bliższy słupek i Janusz ponownie dokonuje niesamowitych rzeczy, a Sporting nadal w natarciu, a Janusz trzy razy już uratował zespół w ciągu ośmiu minut spotkania, no to jest naprawdę niesamowita historia, na jakim poziomie broni Polak Rodak? No on jest jak ściana, nie do sforysowania, mur nie do przejścia. No i to jest właśnie Wielki Polak, który robi nam dobrą markę za granicą. Wybita piłka przed Polekarnie, ale nie koniec natarcia sportingu. Oni cały czas chcą zdobyć bramkę. Rafinia wycofał tą piłkę. I jeszcze rozegranie, no grają po obwodzie, wreszcie wrzucają na Polekarnę. Ale Janusz, takie strzały, broni na śniadanie. No i wreszcie, ekipa Debluz Blues w natarciu. to ładne podanie, klepka i Pasza Lić na 1 do 0. To jest właśnie to. Tak powinna grać nasza ekipa. I jak widzimy, Pasza Lić biegnie do jednego trenera, którego mamy. Czyli do Maurizio Sariego. Tulą się wszyscy, wielka radość. Pokazali tym gestem Kepie, że nie jest trenerem. Jest tylko pionkiem na ławce, z której się nie podniesie. Bo w pierwszym składzie jest wielki Janusz Dziura w ręce, który miejsca mu nie odda. No, i mamy rzut rożny, O to właśnie chodzi. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Jak podwyższymy nasze prowadzenie, no to już będzie w ogóle idealna sytuacja. I zobaczmy Paszalić, ładne rozgranie na skrzydło. I jeszcze jest tutaj Tilemans. Klepka tiki taka, no ale Coutinho niestety uderza prosto w ręce Emiliano Viviano. I jeszcze tutaj Rafinha, zagrań do środka. Fernandes szuka miejsca do podania. Znajduje Heraldesa. Ten centruje na niekrytego rafinie, no i niestety bramka. Jeden do jednego, no i ten wynik. No, powiem szczerze, komplikuje całą sprawę, bo jeśli zdobędziemy teraz jedną bramkę, to mamy tylko dogrywkę. No a w dogrywce, no to sporting będzie w korzystnej sytuacji, no bo bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie. Nie jest łatwo, ale musimy nadal walczyć, bo nadzieja umiera ostatnia. Dobre tutaj podanie show do środka. Jest tutaj MOOD. O, ależ ładnie odnalazł Azarda, jeszcze jest tutaj Timo Werner, co wymyśli reprezentant Niemiec, zagrał do pasza licia. Ten rozrzuca grę na skrzydło, jest kutinio, pasza licz na pole karne i będzie takie jest. Dwa do jednego, Werner, ależ on perfekcyjnie sfinalizował tą akcję, nie dając żadnych szans bramkarzowi. Dla takich chwil warto żyć, dla takich wykończeń warto trenować piłkę. No i możemy się cieszyć, bo w tym momencie mamy minimum dogrywkę. I jeszcze walczymy o pełną pulę. Możemy wygrać to spotkanie 3 do 1 i szybko awansować bez konieczności rozgrywania dodatkowego czasu gry, a to jest na pewno coś niekorzystnego. No bo jednak tracimy siłę i czas! No ale tutaj Viviano, no widać, uczył się z kaset od Janusza, patrzył jak wielki Polak interweniuje. No i teraz jak gra w pierwszym składzie sportingu, może to pokazywać na boisku, no ale nie jest tak powtarzalny jak Polak, bo jest dużo gorszym bramkarzem. Rozpoczynamy dogrywkę. No, niestety, regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, więc jesteśmy świadkami dogrywki. 2 do 1 u siebie wygrana, 2 do 1 porażka na wyjeździe, więc trzeba walczyć o pełną pulę teraz, czyli o trzecią bramkę, bo karne to loteria. Morata jeszcze raz, Morata na pole karnej, Kennedy na 3 do 1, i ten wynik daje nam awans. Na no tylko jest jeden problem, trzeba go utrzymać. No i widzimy, Kennedy też oscenta, ostentacyjnie. Pokazuje swoją radość, biegnąc do Maurizio Sariego, pokazując Kepie, że jest tak naprawdę, nigdy nie będzie naszym trenerem, nigdy nie zdobędzie naszych serc, będzie mógł tylko siedzieć na ławce, bo Janusz, tylko Janusz może być w pierwszym składzie i tak się powinien cieszyć zespół ze zdobytych bramek. I jeszcze tutaj widzimy Rebic, zagranie do środka. Rafinia szuka miejsca do podania, znajduje anterebicia. Rafinia, bohater pierwszego spotkania, a w drugim, no też jest bohaterem sportingu, bo zdobył jedną bramkę. Rebic, ładne rozegranie. No i Janusz to broni bez najmniejszego problemu. To jest właśnie perfekcyjne ustawienie Polaka Rodaka, i takie interwencje możemy obserwować godzinami. Po prostu tak świetne ustawienie, tak świetne zbijanie. Tą postawę. To jest po prostu coś niesamowitego, co robi ten Bramkarz na boisku. No i tutaj Rafinha wznowi gry odrzut rożnego Pereira na pole karna, bliższy słupek. No ale Janusz takie piłki przyciąga za każdym razem. Mocno wybita piłka, ale jeszcze zgarniają Sporting. No niestety tak jest czasem, że niestety Sportingowi coś się udaje. Atakują bardzo zaciekle, ale Janusz to zbija do boku. I jeszcze możemy przejąć tą piłkę, o to chodzi: Kennedy. Zagrywa do przodu i atakujemy. Ostatnia kontra. Może to być dobicie naszego rywala. Gol na 4 do 1. Zamknąłby to spotkanie, i to by na pewno była dla nas dobra wiadomość. Palinia do środka. Fernandez jeszcze tutaj zagranie na pole karne, ale znamy Diabiego i wiedzieliśmy jak uderzy, czyli fatalnie. No i kończy się to spotkanie naszym zwycięstwem 3 do 1. I awansem do dalszych zmagań w lidze mistrzów. Ćwierć. Finał jest nasz. Kto tam na nas trafi? Niech się martwi, bo wielkie, wielka ekipa The Blues wraca do gry. My się nigdy nie poddajemy, my zawsze walczymy do samego końca. No i tutaj sytuacja bramkowa, niestety, sportingu nie pokazali wcześniejszych powtórek, gdy kapitalnie interweniowaliśmy. Czysty antyjanuszyzm, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To jest FIFA, tego nie ogarniesz. No i tutaj pokazują jedną z najbardziej naszych przeciętnych interwencji, jako tą najbardziej spektakularną. No śmiech na sali tak naprawdę, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Statystyki mówią same za siebie, Sporting dominował. Ale gdy masz naprzeciwko siebie Janusza, to nie jesteś w stanie zdobywać wielu bramek, bo Janusz zawsze ci powstrzyma 8 interwencji Viviano 3. Te statystyki mówią same za siebie. No i przechodzimy oczywiście dalej. No i jesteśmy już po... W pierwszym spotkaniu awansowaliśmy, to było najważniejsze spotkanie na uratowanie sezonu, no i to nam się udało. Jesteśmy dalej w lidze mistrzów. Na kogo trafimy, to nie ma znaczenia, bo i tak każdego jesteśmy w stanie pokonać. Jak pokonaliśmy rewelacyjny Sporting, to kto by nas mógł powstrzymać, tak naprawdę? No tutaj widzimy awanse Borussi, Manchesteru City, Manchester United, Bayeru, PSG. No i oczywiście ku zaskoczeniu wielu Milanu, no ale real. No w roku 2022 nie radzi sobie ewidentnie najlepiej, no ale może Królewscy kiedyś się odrodzą, no może ściągną wielką gwiazdę, no i wtedy będzie im zdecydowanie łatwiej. No bo jednak z Bejlem czy Vasquezem to ciężko podbijać świat. No i zobaczmy tutaj, jak to wygląda, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, kogo wylosowaliśmy. Są pary Ligi Europy, a w Lidze Mistrzów Barcelony nasz były klub, no to będzie ciekawe starcie. Już jeden były klub pokonaliśmy, więc drugi też możemy wyeliminować. A w grze pozostaje jeszcze Paris Saint Germain, więc ich też możemy potem wyeliminować, jeśli oczywiście awansują i my awansujemy. Więc to mogą być piękne powroty, tak naprawdę, Janusza, który będzie jeden po drugim eliminował swój były klub. To by była piękna historia, napisana przez wielkiego Polaka, rodaka. Plus nie zapominajmy, że w tej edycji, grając w barwach Sportingu, dwukrotnie pokonaliśmy Barcelonę, więc dlaczego mamy tego nie dokonać w barwach Chelsea? Chelsea ma mocniejszą kadrę. A poza tym Janusz jest, jak wiemy, w wybitnej formie. Obecnie zagrał jedno świetne spotkanie, więc to mówi samo za siebie. No przecież to jest bramkarz klasy światowej i gdy się ma jego w ramce, no to nie trzeba się niczego tak naprawdę obawiać. Wiemy na co stać wielkiego rodaka. W ofensywie też piłkarze radzą sobie coraz to lepiej, więc mamy nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, że będziemy się cały czas rozwijać, stawać się coraz to lepsi i odnosić coraz to więcej sukcesów. Byliśmy na równi pochyłej w dół. Cały czas spadaliśmy, kibice z nas zdrowili, inne kluby z nas drwiły, ale teraz to my będziemy z, nimi, z nich drwić, bo jesteśmy na fali wznoszącej. I pokonamy teraz Wolverhampton. I co tu dużo mówić, zaczynajmy to spotkanie. I widzimy: Chelsea atakuje. O to właśnie chodzi, tak powinno być. Kante ładnie zagrał, ale Monreal to zablokował. Albo Montel, kto nie wiem kto to jest, ale nie chcę tam blokuje i tak. Montiel, tak się chyba nazywa, Azardo Jorginho, no ale Rui Patricio, no taki strzał musi wyłapać, no tak łatwo aż tego Portugalczyka nie pokonamy. No i tutaj okazja do kontry dla naszych rywali, no to nie jest dla nas pozytywna wiadomość. Tak zdecydowanie nie powinno być Divok Origi, zagranie do Adamy, Adama centruje na pole karne, Janusz może i źle ustawiony, ale perfekcyjnie potem interweniuje zbijając tą piłkę na rzut rożny, zrobił co mógłby uratować zespół. No i to jest prawdziwy mistrz, to jest prawdziwy bohater. I widzimy tańczy przy rzucie rożnym, by przechwycić piłkę, która będzie dośrodkowana. I jeszcze tutaj zamieszanie. Patrzymy, kalas do Doherty'ego, ale kapitan naszych rywali, no chybił celu. Ewidentnie mógł uderzyć zdecydowanie lepiej, ale uderzył na wiwat i Janusz sobie poleciał do bramki po magiczny napój. No i wznawiamy grę od rzutu z autu Kimbempe. Jest azart Kanté. Jeszcze ładnie rozgrywamy, o to właśnie chodzi, tak na spokojnie to robić, bez pośpiechu, żebyśmy wreszcie zapunktowali Werner blokowany. Jorginho jeszcze ma okazję, rozrzucił grę, Coutinho, ładnie tutaj robimy i jest mocny strzał Brazylijczyka czy to Rui Patricio. Ależ on ma formę, no naprawdę, prawie jakbym widział Janusza, ale jednak prawie robi wielką różnicę. Zespołowa akcja i strzał Coutinho, ale prosto w ręce Rui Patricio. No i mamy rzut rożny, może stały fragment gry przyniesie nam bramkę, trzeba wierzyć. Mocne zagranie na bliższy słupek, ale broni to Patricio. On chyba nam podprowadził trochę magicznego napoju, bo broni za dobrze i to zdecydowanie. Ale mamy kolejny corner, mocna wrzutka. Jest na na i bramka! Jeden do zera no nareszcie pokonany Rui Patricio. Gracz, który był rezerwowym tylko w realu tutaj, pełni ważną funkcję kapitana. No i to mu się zdecydowanie podoba. Stara się na całego... Rozwija się, staje się z dnia na dzień coraz to lepszym piłkarzem. Pobieg się cieszyć do jedynego słusznego naszego trenera, tak naprawdę, no bo nie będzie się cieszył z rezerwowym bramkarzem, który udaje trenera. Janusz chyba za dużo wypił magicznego napoju, lata jakby go coś opętało między zawodnikami w koło, no ale je, biega w koło, bo jest wesoło, no można i tak. No i mamy rzuc autu, no zawsze jakaś korzyść, może zdobędziemy drugą bramkę i zamkniemy to spotkanie, kto tam wie. Pasza idzie do Kante, ten ładnik dzisiaj też rozgrywa Azard słupek, jest dobitka Wernera, no i 2 do zera, 2 do zera, no to już może zamknąć to spotkanie. Timo Werner fantastycznie wykończył tą akcję, dokładając tylko nogę do pustaka. No ale strzał Azarda, naprawdę klasa światowa, no trochę szczęścia mu zabrakło, piłka odbiła się od metalowego pręta. No ale potem już przy dobitce Ruj Patricio był bez szans. No i tutaj widzimy, jak i Paweł Wolverhampton jeszcze walczy, a dama na pole karne strzał mocny, no ale Janusz perfekcyjnie poleciał i złapał to jak małe piwo z wieczora. I koniec tego spotkania. Mamy zwycięstwo, mamy trzy punkty i wracamy na zwycięską ścieżkę również w Lidze. W Lidze Mistrzów tego już dokonaliśmy, a teraz robimy to samo w Lidze. O to właśnie chodzi: tak powinien grać prawdziwy zespół tylko dwie sytuacje do interwencji dla Janusza. No ale najważniejsze jest to, że zachowaliśmy czyste konto i znowu pokazaliśmy kepie, kto jest prawdziwym naszym trenerem, żeby się nie uważał za Bóg wie kogo. Najważniejsze jest to, że Mauricio Sari niesie nas do triumfów w kolejnych meczach. Widzimy dużo interwencji Rui Patricio, ale i tak nas nie powstrzymał. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu. Wreszcie zwycięstwo w Lidze. Jakżeż to pięknie smakuje, że nie przegrywamy. No to jest coś niesamowitego, wręcz wielka sensacja, można by rzec. No ale lubimy takie sensacje. No tutaj po tytuł zmierzam Manchester United. My byśmy woleli zmierzać po ten tytuł, no ale ewidentnie w tym sezonie nam to nie grozi. Jeśli chodzi o następny odcinek, gramy z Crystal Palace, no i oczywiście z Barymów. Brzęczek nas nie powołał, chociaż czy w 2022 Brzęczek będzie selekcjonerem? No, z jednej strony bym nie chciał, ale z drugiej, no fajnie by było, bo przynajmniej by to znaczyło, że coś osiągnęliśmy może na euro, że awansowaliśmy chociaż na tą imprezę, bo z tym selekcjonerem nie jestem tego taki pewien. Zbliżają się już wielkimi krokami eliminacje, te oczywiście w prawdziwym życiu. I miejmy nadzieję, że zagramy jedynym słusznym ustawieniem i że pio, pio, pio nie zasiądzie na ławce rezerwowych. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!